Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dr152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Dzisiaj zajmiemy się prawdopodobnie zadaniem statek w porcie jest bezpieczny, ewentualnie zamykamy interes. Okej. Tak, tylko tutaj musimy zrobić tą listę, sobie przeczytać, więc może zróbmy to od razu. Tylko może nie w tym miejscu. W ogóle to też moglibyśmy przeczytać. Sprawa fabularna, natomiast możemy sobie przeczytać. Czego by nie napisać o tych na wpół legendarnych podziemiach, na Archolos zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie uważał to za bzdurę. Można powiedzieć, że proces niszczenia Kronik Wyspy przez Myrtańczyków odniósł skutek. Teraz mało kto jest w stanie odróżnić legendy od faktów, prawdę od bajań. Tylko dzięki logice i szczątkowym zapiskom możemy się domyślać, co znajduje się w trzewiach tej starożytnej fortecy. Niemal pewnie możemy być ogromnych skarbów ukrytych w salach Vardal, gromadzonych latami przez właścicieli twierdzy, a które przez klątwę ciążącą na tym miejscu nie miały okazji zostać rozgrabione. Czy jednak twierdza kryje coś, czego wartości nie da się oszacować? Czy naprawdę kryje grobowiec zjednoczyciela wyspy Wolfzaka? Czy razem z nim złożono tam potężny artefakt Adanosa Rozjemce? Tutaj niestety mamy do dyspozycji więcej pogłosek niż realnych źródeł historycznych. No niech będzie. Lista ogrodnika to nie. Dziwna notatka, liścik, nie. Zlecenie, miecz mistrzowski. W sumie mogłam przeczytać. Rozumiem. To też możemy przeczytać. Rozumiem. Nie będziemy się marnować. Rozumiem. Dobra, przepisy są do sprzedania. Rozumiem. Będziemy mogli oczywiście... O, fuck. Już to znam. Tak, wiemy, Marvin. Ja się pomyliłam troszkę. Rozumiem. Wyrok... Dobra, lista tropów przemytników. Otrzymaliśmy informację, że w porcie została zamówiona szybka łódź do transportu towarów. Musimy się upewnić, że jej budowa nigdy nie zostanie ukończona. Podobno jeden z kupców z placu targowego handluje z przemytnikami. Z naszych informacji wynika, że spotykają się w nocy gdzieś w zachodniej części portu. Na molo od jakiegoś czasu stoją skrzynie z żywnością. Z raportu wynika, że to dostawa dla przemytników. Trzeba się pozbyć tych skrzyń pod osłoną nocy. Udało nam się dorwać faceta, który był mocno powiązany z przemytnikami. Możemy spróbować wyciągnąć z niego dodatkowe informacje. Adelard czeka z nim na ustroniu żeglarza. Dobra, no chwilowo raczej nie będę się tym zajmować. Interesuje mnie teraz bardziej sprawa gwardzisty. Czyli idziemy do Huxleya. Ogólnie to zastanawiam się, czy dostaniemy jakąś ciekawą zbroję, na przykład właśnie wysłannika, wiecie, gwardzisty, czy niekoniecznie. Dobra, widzę, że jest ciemno na zewnątrz. W sumie możemy skorzystać z okazji i udać się do naszej chaty się przekimać. Mamy też nowe listy gończe, natomiast tym, tak jak już ostatnim razem, zajmiemy się w jakimś tam odcinku dodatkowym. Nie chce mi się tego robić, wiecie, teraz. Prześpijmy się do rana i udamy się do Huxleya. Mam nadzieję, że on jest w tym samym miejscu co ostatnio, bo nie do końca mam ochotę go szukać. Tak naprawdę. No, zobaczymy. Czy mam jakąś informację na temat tego, gdzie jest Huxley? Gresio chce dowiedzieć się, dlaczego stocznia nie ukończyła pracy nad choćby jednym statkiem. Ponadto admirał królewskiej floty, Anskar, ukrywa się gdzieś na wyspie. Mam udać się do Huxleya, który od jakiegoś czasu pracuje nad tymi sprawami, by dowiedzieć, co już ustalił. No nie wiem, może Huxley będzie w tym samym miejscu, co ostatnio? Ojejku! Hej, ty! Biedaczek, co ci się stało? Ojej. Możemy zabrać piesia do domu. O Jezu, mam swojego piesusa. Pogłaskaj, porozmawiaj, nadaj imię. Co nowego? Możemy go pogłaskać. Nie wiem, jakby tutaj go nazwać. Ojej, biedne pisisko. Wiecie co? Nadajmy imię. Może niech będzie Luna. Będziemy mieli suczkę. Pogłaszczymy jeszcze raz psieka. No i widzicie, mamy teraz piesusa. Fajnie.
Dobry piesek. Jak widzicie, już rozumiem, dlaczego tutaj nie mogliśmy niczego powiesić, bo to jest miejsce zarezerwowane dla pieska. No dobra, to tak, idziemy do Huxleya, bo już tracimy zbędnie czas. Znaczy dobra, mamy teraz pieska, nie mogę powiedzieć, że traciliśmy czas, broń Boże. Dobra, bo tutaj jest trochę niebezpiecznie, nie wiem, czy ja powinnam się poruszać obok ludzi Volkera. Chociaż nie, teraz wlazłam na Stare Miasto. Cholera, gubię się w momencie, gdy mam otwarte tutaj te przejścia. Dobra, ale tędy powinno być do portu już niedaleko, także nawet sobie wyskoczymy tędy. Tak mi się właśnie wydawało. I będziemy zaraz w sumie na miejscu. Tak się zastanawiam, co byśmy mogli zrobić ogólnie. Jest tutaj parę miejsc, gdzie możemy kupić ciekawe książki i te książki dadzą nam bonusy i myślę, że przede wszystkim zainteresują mnie te do broni jednoręcznej, ponieważ mamy teraz procent 86, 65 mamy wyuczone, natomiast chciałabym, wiecie, żeby to jakoś inaczej wyglądało. Zobaczymy. Okej, tutaj są... A, bo to jest prorok. Mam cię. To się nie skończy dobrze. Marvin, proszę. Dobra, bo... Okej. Marvin, proszę cię. Jeszcze mi brakuje, żebym tu zginęła. Dobra, pięknie. Mamy listy gończe przy okazji. Chciałam się tym zająć kiedy indziej. Nie ma czego plądrować, nic tu nie ma. Natomiast... Nawet złota nie ma. Możemy to zrobić oczywiście teraz. 5 ognistych burz miał. A ten miał trochę strzał. Dobra. Oberwało mi się. Wcale nie spałam ostatnio. Wcale. Dobra, mało ważne. Wiecie co? O proszę, przy okazji, może taki kompot z suszonych owoców? Dzięki bardzo, gro. Wiecie co? Musimy jeść to jedzenie i tyle, bo mam tego trochę. Gulasz z dzika na winie też się na pewno przyda. Będziemy mieli dodatkowe punkty życia. W ogóle trochę żałuję, że parę odcinków temu nie zabiłam tego, Bodowina. Dlaczego? No bo wtedy dostalibyśmy klucz do jego, tej komórki, która, wiecie, jest w tym, koło jego chaty. Nie wiem, co tam można znaleźć, ale podejrzewam, że lepiej było go właśnie zabić, niż oszczędzić. Ale nie wiem. Dobra. Teraz pytanie, czy Huxley dalej siedzi tam, gdzie myślę, czy się gdzieś przeniósł? Nie wiem, nie widzę go, żeby stał tam, gdzie był ostatnio, także podejrzewam, że jest gdzieś indziej. Dobra, no to może zajrzyjmy do stoczni. Może byśmy coś tutaj jednak znaleźli. Chociaż nie wiem, czy nie będę musiała sprawdzić, gdzie Huxleya możemy znaleźć, a tu jesteś. Ej, ty! Cześć. Znowu się spotykamy. Marvin, jak to dobrze, że znowu przyjdzie nam razem pracować. Słuchaj uważnie. Sprawa jest bardzo skomplikowana, ale udało mi się dowiedzieć paru rzeczy. Najważniejsze jest to, by nie zwracać na siebie uwagi. Szefem stoczni jest Doug. Zaraz po nim jego syn, Foral. Obaj są czyści. Nie mają nic wspólnego z opóźnieniami w stoczni. Skąd ta pewność? Doug sam chodził do Morrisa z prośbą o pomoc, bo nie rozumie kto i w jaki sposób opóźnia pracę. Straż, jak to straż, pokręciła się, popytała i nic nie ustaliła. Foral natomiast woli siedzieć z ludźmi Ulryka. Nie jest możliwe, by to on za tym stał. Zwyczajnie zabrakłoby mu na to czasu. Cokolwiek robisz, trzymaj się z dala od tej dwójki. Sam mówiłeś, że zależy im na rozwiązaniu sprawy. Owszem, ale jeśli dowiedzą się, że szukamy sabotażysty, wpadną w panikę. A wtedy sabotażysta nam się wyślizgnie, gdy tylko zrobi się gorąco. No nie chcielibyśmy tego. To co robimy?
Mam pewien pomysł, ale nie bardzo ci się spodoba. Wtop się w tłum. Masz tu strój roboczy. Udawaj, że tam pracujesz. Jeśli chcesz złapać przestępcę, musisz myśleć jak przestępca. Sam zostaniesz sabotażystą. Wtedy ten, kto za tym stoi, ujawni się sam. Albo zacznie mu przeszkadzać konkurencja, albo sam ci zaproponuje współpracę. Zaufaj mi, sam siedziałem w podobnym biznesie wiele lat. Masz tu listę rzeczy, które trzeba zrobić. Nie warto o tym głośno rozmawiać. Zaczekaj, a co z Ansgarem? Mam trop, ale nie mogę cię wziąć ze sobą. Moje kontakty z półświatku nie przepadają za obcymi. Zajmij się tą sprawą. Potem będziemy się martwić. Gdy skończysz, spotkajmy się w tym samym miejscu. No dobra. Statek w porcie jest bezpieczny. Listo od Huxleya. No to w takim razie sprawdźmy ją. Pewnie gdzieś tutaj na dole. Gdzie to jest? Przepraszam bardzo. Tutaj? Nie, to jest lista trupów przemytników. Halo. No, gro. Ostatnia wiadomość, notatka, to nie, dokument, lista od Huxleya. Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, by zwrócić uwagę sabotażysty. Pamiętaj, że nie masz prawa dotknąć pracowników, nie wchodź im w drogę. Nie musisz też zrobić wszystkiego, nie chcemy narażać ich na poważne straty. Ukradnij dokumenty z biura Daka. Sprawdź ich treść, niż po przeczytaniu. Kufer jest dobrze zabezpieczony, uważaj, by cię nie złapali, bo wtedy radzisz sobie sam. Zniszcz kilka sztuk narzędzi. Nie przesadź, chcemy, by stocznia jakoś funkcjonowała. Weź drewno z zabudunku stoczni, następnie potnij na małe kawałki. Nie będzie nadawać się do użytku. Bądź ostrożny, ktoś ze stoczniowców zawsze go pilnuje. Przy wejściu wylej wabik na szczury. Ramha będzie dysponować taką miksturą, to sprawi, że część pracowników odmówi pracy. Dobra, to wiecie co? Zacznijmy może od tego, że się faktycznie wkradniemy do miejsca, gdzie jest Dak. Bo umiemy kraść, więc myślę, że nie byłoby to wcale jakieś takie głupie, tylko wręcz przeciwnie. Ewentualnie drewno pociąć. No nie wiem. Tutaj jest, statek w porcie jest bezpieczny. Niszcząc te skrzynki, mam nadzieję, zwrócić na siebie uwagę prawdziwego sabotażysty. O, możemy zniszczyć skrzynię. Dobra. Niech będzie. Aha. Mogę wiedzieć, co ty wyprawiasz? Pracowałem i się przewróciłem na tę skrzynię. Czy ty masz mnie za idiotę? Widziałem, co robiłeś. Psułeś je z premedytacją. I bardzo dobrze. Te narzędzia w tych skrzyniach to szmelc. Dak już dawno powinien zainwestować w nowy, porządny sprzęt. A tak poza tym, czy nam się gdzieś śpieszy? Zwodujemy statek, to zwodujemy. Jak nie zwodujemy, to nie zwodujemy. Nie bój się, młody. Ja cię nie wydam. No, to ja wracam do ciężkiej pracy. Czy się stoi, czy się leży, 200 złota się należy. Hashtag nawiązanie do komunizmu. Dobra, ale przynajmniej udało się. Chciałam pociąć drewno, a nie to zrobić, no ale dobra, w sumie może być. Dobra, to może byśmy się faktycznie zajęli tą trutką najpierw jeszcze od Ramchy. Skoro jest widno, niedawno spałam, to bez sensu jest robić jakieś dziwne rzeczy i wkradać się tam do Daka. Mamy duże umiejętności, jeżeli chodzi o kradzież, więc będziemy mieli prawdopodobnie kod trzycyfrowy. Znaczy się jakby kombinację, wiecie, trzy, że w prawo, lewo. Podobno właśnie nauka otwierania zamków polega tutaj nie na tym, jak często łamiemy wytrych, bo od tego oczywiście jest tak jak w wytyku 1 i 2, że po prostu od ilości zręczności wyuczonej, ale właśnie jeżeli o to chodzi, no to wygląda to tak, że skraca nam się kombinacja skrzyni. Czyli no w momencie, gdy jakaś skrzynia jest trudna, to będzie miała teraz dla nas 3 prawdopodobnie te... jak to się nazywa? Jakby trzyczłonową taką kombinację. Jakbyśmy się nie uczyli, to pewnie miałaby 5. Masz może wabik na szczury?
Chyba powinnam mieć coś takiego. Mogę wiedzieć, po co ci to? Cholera, muszę coś wymyślić. Co tam mówiłeś? Szczury pałętają mi się po domu. Chciałem je zwabić w jedno miejsce i pozbyć się problemu raz a dobrze. Wiem, o czym mówisz. Nieraz miałyśmy ten sam problem. 150 sztuk złota i wabik jest twój. Dobra. W porządku, kupię ten wabik. Nie wylewaj całej zawartości butelki, bo te dranie zbiegną się z całej okolicy. Dobra, mamy dwa wabiki. A mówiłaś, że jeden za 150? Ale by było tak fajnie, jakbyśmy na przykład, wiecie, zachodzimy do domu, w właśnie naszego domu na Starym Mieście, a tam nagle szczury. Znaczy, dobra, nie byłoby to aż tak fajne, ale w sumie byłoby to ciekawe rozwiązanie. Kupiłem wabik, teraz wystarczy wylać go przed budynkiem stoczni. A powinnam to robić chyba wszystko w nocy, ale widzę, że też nikt się mnie nie czepia o to. Za bardzo. Dobra, no wiadomo, szczurów się zawsze można pozbyć. Wiecie co, też zaczekalibyśmy może na jakiejś ławce. Byłoby chyba najlepiej, najwygodniej. Bo wtedy możemy iść do daka na spokojnie. Chociaż w sumie... Okej, tu mogę wylać wabik. Więc niech będzie. Lepiej poczekać z tym, aż się ściemni. Ach, no właśnie. Czyli tak musimy przeczekać. Tu gdzieś była jakaś ławka. Z tego, co pamiętam. Wcale nie dziwi. Tutaj chyba wyżej. Tak, mamy ławkę. To wiecie co? Poczekajmy do północy. Będziemy mogli dzięki temu zrobić te dwie rzeczy. To znaczy przekraść się i wylać właśnie ten wabik. Tylko może ten wabik to jednak na końcu. Może najpierw pójdziemy się wkraść. Chociaż z drugiej strony... Niech będzie. Okej, mam już jakiś wpis, czy jeszcze gdzieś to mam wylać? Pierwsza butelka opróżniona. Powinienem wylać drugą w okolicy pracowni Daka. No dobra. No spokojnie. Tylko zanim ja wyleję mu to przy pracowni, to wkradniemy się do niego. Moment, co? A tak, przecież ta stocznia się nazywa Zdarzenie na Morzu. Była taka modyfikacja. Bardzo króciutka zresztą. Chyba jednoodcinkowa taka. Ja jej jeszcze nie nagrywałam, ale pamiętam, że dawno, dawno temu oglądałam ją na YouTubie. Dobra, mam nadzieję, że gościu śpi. No wygląda, że śpi. Śpisz? Tak, śpisz. Dobra, mamy kuferek, skrzynia Daka. Także spróbujmy sobie coś z nią zrobić. Widzę, że całkiem fajne zadanie. W sumie to mi się podoba. Prawo. No, mamy tak skrócony ten, że... No wiadomo. Dobra, przy okazji sobie jean zarąbę. Bo dlaczego by nie? Tutaj raczej już nic ciekawego nie ma z tego, co ogólnie ja widzę. Więc po prostu wymkniemy się stąd, niepostrzeżenie. Zaraz sobie przeczytamy dziennik i będziemy mogli wylać tę trutkę. I wydaje mi się, że to wystarczy na spokojnie. Dobra, to co, przeczytajmy sobie. Dziennik Daka. Już sam nie wiem, co robić. Terminy nas gonią, a ci obijają się w pracy. Nie jestem w stanie sam wszystkich przypilnować. Morris zaczyna narzekać. Jeśli tak dalej pójdzie, wolę nawet nie myśleć, co wtedy. Niepotrzebnie godziłem się na zatrudnienie osób bez większych kwalifikacji. Tylko gdzie ja znajdę teraz wykwalifikowanych pracowników? Na wyspie pojawia się coraz więcej uchodźców. To zdesperowani ludzie. Może oni będą bardziej pracowici? Warto spróbować, bo chyba nie może być gorzej. Co ja sobie myślałem? Zatrudniłem armię ludzi do pracy i nic to nie dało. Fakt, uchodźcy są tani, ale co z tego, skoro nie ma żadnych efektów? Musieli zauważyć, że reszta się obija i nie ponosi żadnych konsekwencji. Powoli tracę do tego siły, a sam już nie wiem, co z tym robić. Dak w swoich pamiętnikach narzeka na kwalifikacje pracowników stoczni i ich podejście do pracy. Możliwe, że opóźnienie w pracy nie wynikają z sabotażu, z braku ludzi ludzkich kompetencji. Nie mniej, to ciągle za mało, by wyeliminować sabotaż. Dobra, przed pracownią Daka miałam wylać wabik, czyli w tym miejscu.
No, możesz skończyć, Marvin. Wabiki wylane na efekty będzie trzeba trochę poczekać. Powinienem zająć się pozostałymi czynnościami. Wyrządziłem już wystarczająco dużo szkód. Powinienem się oddalić i wrócić tu później, by zobaczyć, czy moje działania przyniosły jakiś efekt. A co jeżeli chciałabym na przykład jeszcze zrobić to jedno, tą jedną rzecz? Czyli wziąć drewno zza budynku, pociąć na małe kawałki. Drewno zza budynku stoczni, tak? O, czyli to drewno musi być gdzieś tutaj, z tyłu. Ach, ja chyba wiem, gdzie jest to drewno. Tutaj był gdzieś w okolicy taki strażnik, który właśnie pilnował. Ja nie wiem, czy on właśnie nie pilnuje tego głupiego drewna przez przypadek. No nie wiem. Chociaż nie widzę tego, bo wiecie, może byśmy więcej expa zgarnęli, jakbyśmy to zrobili jeszcze. Statek w porcie. Wydaje mi się, że mogę wrócić do stoczni i zobaczyć efekty. Aaa, to w ten sposób. Ale tutaj za stocznią miało być jakieś drewno? Ciekawe gdzie. Jak tutaj na razie nikt tego nie pilnuje. Ale pamiętam, że był tutaj kiedyś taki gościu, co pilnował. Może właśnie tam? Jak najbardziej jest. Może byśmy typu uśpili, co? Mam chyba jakiś zwój snu jeszcze. Stój! Nikt nie może zbliżać... Przepuść mnie, jestem pracownikiem portu i potrzebuję drewna. Niby od kiedy? Wczoraj cię jeszcze tu nie widziałem. Nic dziwnego, dopiero się zatrudniłem. A to ciekawe. Zaraz zapytam Daka, czy to prawda. O co ci chodzi? O nic. Wydaje mi się, że coś kombinujesz. Wiecie co? Czy ja mam sen? Rozwiązałoby nam to na pewno sprawę. Chyba powinnam mieć coś takiego. Mam ostatni sen, ale może warto spróbować. Wiecie, liczę, że dostaniemy więcej punktów doświadczenia za zrobienie wszystkiego. Cześć, pan strażnik skrzyń. Stój! Naprawdę? Nie działa na ciebie sen? A może pieniądze zadziałają w takim razie? Liczyłam, że będę mogła strażnika uśpić i po prostu zabrać sobie drewno, kiedy śpi. Niestety, to tak nie działa. Szkoda. Naprawdę szkoda. No, w sumie mogę mu zapłacić 100 sztuk złota. To jest nic, a jeżeli dostanę za to więcej punktów doświadczenia, to naprawdę będzie miło. Nie wiem, jak stoimy z czasem. Wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. Przynajmniej ten quest jest całkiem fajny. Trafiliśmy na easter egga, znaczy nawiązanie do komunizmu. Wow, fajnie. Nie wiem, czy gościu się wkurzy, jak mu zaproponuję pieniądze, czy wręcz przeciwnie. Może to rozwieje twoje wątpliwości? Może i mogłoby, pod warunkiem, że dorzucisz mi jeszcze zimne piwo. Nie masz pojęcia, jak długo tutaj stoję. Trzymaj swoje piwo. No tego mi było trzeba. Bierz drewno i wracaj do pracy. Dobra, fajnie, skrzynia. Laga, drewno do wyrobu broni, piła, drewno pracowników stoczni. No, tam się ludzie zlecieli, chyba narzekają na szczury. Dobra, i tutaj jest drewno, ta piła do piłowania. Natomiast poczekam, aż ten gościu się oddali. Mam drewno, wystarczy odpowiednio pocić, aby nie nadawało się do użytku. Możemy jeszcze do Ruda zagadać. Okej, okay, jest ranek, a tutaj ludzie widzę, że panikują. Chyba jakiś protest żeśmy wyrządzili. Ach, szczurki przyszły. Okej, okay, nie mogę tutaj za bardzo z niczym... Jest, proszę państwa, sabotażysta! My tu harujemy w pocie czoła, płuca wypluwamy, by statki zbudować, a tu przychodzi taki element, jeden z drugim i niszczy nasz dorobek. Nie wiem, o czym mówisz. Widzieliśmy cię, nie zaprzeczaj, to przez ciebie mamy opóźnienia. Trzymajcie mnie, panowie, bo nie wytrzymam i dojdzie do rękoczynów. I jeszcze te szczury, chciałeś nas pozarażać jakimś choróbskiem, przyznaj się. Powtarzam, nie mam z tym nic wspólnego. Doprawdy? A opóźnienia skąd się niby wzięły? Może gdybyście wzięli się do pracy zamiast obijać się całymi dniami, to flota królewska miałaby teraz choćby jeden statek.
Jak mamy pracować wydajniej, skoro łamane są prawa obywatelskie na tej wyspie? Dostajecie pieniądze za pracę, której nie wykonujecie. Dość tego! No to teraz będziesz osądzony i puszczony w skarpetkach. Stawaj do walki! Na pięści! Żadnej broni! Sam się o to prosiłeś. Odłóż broń! Miał być na pięści, halo! Nieźle! Odłóż broń! Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Miał być na pięści. Och, moja głowa! Uspokoisz się? Mnie można zabić, ale nie pokonać. Widzę to jasno na białym. Zmykaj, bo ruszymy na ciebie wszyscy. Statek w porcie. Tutaj zród jeszcze. Może. Mogę, pewnie, że mogę. Otwieranie skrzyń, daj ta spokój. Teraz jestem pewny, że nie ma żadnego sabotażu. Stocznia jest po prostu pełna leniów. Wygląda na to, że potrzebuje bata nad sobą. Porozmawiam z Huxleyem, żeby ustalić, co robimy dalej. No dobra, widzę, że Huxley chyba już na mnie czeka na miejscu. Zresztą. Ale więcej expa. Hej, ty. Porozmawiajmy o stoczni. I jak ci poszło? Nie ma żadnego sabotażysty. Co takiego? Stocznia jest źle zarządzana. Duck i jego syn kompletnie nie radzą sobie z pilnowaniem pracowników. Na własne oczy widziałem, jak się obijają. Dosłownie nikt nie pracuje tam tak, jak powinien. Tego nie przewidziałem. Nie ma sensu wracać z tymi informacjami do Graysona. Oczekuje od nas rozwiązania problemu. A gdyby załatwić tam kogoś, kto wie, jak zmotywować pracowników do pracy? Znasz Knuta? Szefa Drwali. Oczywiście, że go znam. To sam wiesz, jaki to wymagający człowiek. Myślisz, że da się przekonać? Jeśli nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Porozmawiaj z nim. Ja udam się do Graysona, by spodziewał się jego wizyty. Na pewno będą chcieli ustalić warunki finansowe. Potem spotkamy się ponownie w tym miejscu. Przypominam, że przed nami druga część zadania. Wtajemniczycie we wszystko później. No dobra, statek w porcie. To co, załóżmy może na siebie to, co powinniśmy założyć. I do obozu Drwali, tak? To najlepiej będzie, jak sobie weźmiemy tego. Końca chyba, Araxos. Wtedy weźmiemy sobie do obozu węglarzy. Przejedziemy się i powinniśmy być na miejscu. Będzie na serio zajebiście. Cześć pani kurtyzana. Szkoda, że nie przewidzieli twórcy tego, że chcielibyśmy na przykład skorzystać z burdelu. Ja bym chętnie zobaczyła, jak wygląda tutaj burdel w kronikach, natomiast nie da się tutaj skorzystać nigdzie z usług. Hej, szkoda. Ty. O, ludzie Volkera, niedobrze. Zabierz mnie do obozu węglarzy. Przejdziemy się w takim razie do Knuta. No i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tutaj jest człowiek Volkera kolejny. Nie wiem, kiedy się zapisałam, wiecie? Więc lepiej byłoby nie zginąć. Na wszelki wypadek się zapiszę teraz. Pewnie gościu będzie miał ten... Kolejny, jak to się nazywa? List gończy. Chyba nie miał tym razem. No jak widzicie, nie jest tutaj dosyć bezpiecznie dla nas. Wręcz przeciwnie. W takich mało uczęszczonych miejscach zawsze stoją jacyś ludzie, którzy chcieliby się połasić na nasze życie. No, trudno się mówi. Dobra, nie wiem, jak Knut zareaguje na to wszystko ogólnie. Cześć, Lowell. Cześć, Knut. Hej. Tak a propos. Widzę, że masz łapy. Wiesz jak... Brat. Dobrze. Potnij każdą... A znowu? Mam dla ciebie ciekawą ofertę pracy. To dobrze się składa, bo nasza praca dla Ulryka dobiega końca. Jak tylko przetransportujemy te ogromne bale drewna, będziemy się zbierać. Na co Ulrykowi te bale? Klient zamawia, klient dostaje. Nie moja sprawa. To co są pracą?
Miejska stocznia potrzebuje dobrych ludzi. Obecnie wszyscy się obijają. Brak właściwego człowieka na właściwym miejscu. Jakie są warunki? To będziesz musiał ustalić z Graysonem, królewskim wysłannikiem. Praca dla królestwa. To może być rzeczywiście opłacalne. Niech będzie. Niedługo odwiedzę waszego ekscelencję, by wszystko dokładnie omówić. No i świetnie. Statek w porcie jest bezpieczny. Knut zgodził się podjąć nową pracę. Nie mam wątpliwości, że poradzi sobie na nowym stanowisku. Pora na drugą część zadania. Huxley na mnie czeka. No dobrze. Ciekawi mnie, co jeszcze będziemy robić w tej jakby części zadania. Tam jest kupiec, ten wędrowny chyba. Czy tam podróżnik? Zapomniałam. Mało ważne. Dobra, pan Goniec, proszę mnie zabrać z powrotem z tego miejsca. Zabierz mnie do miasta Archolos, do portu. I zaraz powinniśmy być koło Huxleya. W sumie spoko. Dobra, teraz żeby się nie pomylić, my musimy się udać w to samo miejsce, gdzie się rozdzieliliśmy, czyli przejdziemy sobie tędy. Widzę, że w mieście nikt nas nie atakuje, jeżeli chodzi o ludzi... o matko, Volkera. W sumie nie jest to ani trochę dziwne. Widzę, że Huxley już coś kombinuje. To Richard? Ej, ty! Richard? Gdzie jest Huxley? Dostał nowe rozkazy. Sprawy się skomplikowały. Co masz na myśli? Nie ma czasu na wyjaśnienia. Grayson cię oczekuje. O Jezu, w takim razie już do niego idę. Tym razem musimy spotkać się w sekrecie. To poważna sprawa. Chodź, zaprowadzę cię do niego. No okej, okay, czyli co? Nie jest na swoim miejscu, czy... Czy idziemy jednak do niego, ale tak jakby razem? Bo trochę nie rozumiem. Nie wiem, ale warto strzelić jakiś F5. Jak widzicie, ten quest dosyć długi się zrobił. Praca dla wysłannika królewskiego. Ja bym chciała dostać jakąś tą zbroję, bo wiecie, nie wiem, czy opłaca mi się kupować ten pancerz z... Jak on się nazywał, ten pancerz z tego? Z pancerzy krabów. Co prawda mogłam go kupić już dawno, ale uznałam, że niepotrzebne mi to. Okej, widzę, że jesteśmy w jakimś innym miejscu. A gdzie jest... Ach, tu można wejść jeszcze, dobra. Okej. Dziękuję. Richard, spocznij. A to Ansgar. Więc to ty jesteś najnowszym nabytkiem Graysona. Dlaczego mnie szukasz? Kazano ci mnie zgładzić? A z kim mam przyjemność? Admirał Ansgar. Były admirał. To tobie zawdzięczamy pogrążenie królewskiej floty. Chciałbym wpaść w złość i stwierdzić, że to nieprawda. Ale nie byłaby to prawda. Co tam u licha się stało? Flotę zgubiła moja pycha i niedocenienie przeciwnika. Teraz płacę za to wysoką cenę. Żyję jak szczur, a przez całe życie gardziłem biednymi. Zaatakowałem orkową flotę bezpośrednio, bez żadnych skomplikowanych manewrów. A oni, cóż... Czekali tylko na takie posunięcie. Oflankowali nas i nim się obejrzałem, połowa naszych sił leżała na dnie morza. Gdybyś widział to, co ja, ludzi palących się jak pochodnie. Dość o mnie! Czego chce Grayson? Chcę, bym doprowadził cię przed jego oblicze, żywego. Więc chcę mnie wziąć ze sobą i upokorzyć na dworze. Nie mogę do tego dopuścić. Richard, on musi zginąć. Potem zajmij się Huxleyem. Kuźwa, ja się nie wyleczyłam. Cześć, Richard. Val! Stary, masz chyba jakiś problem teraz, wiesz o tym. Ale skoro się nie plujesz, no to... się wyleczymy.
Dobra, wypijmy coś takiego większego. I co? Nie! Richard! To był ostatni lojalny człowiek. Dobry człowiek. Coś ty zrobił. To nie ja was zaatakowałem. Mam tego dość. Poddaję się. Nie chcę nigdy więcej dowodzić ludźmi. Czas rozliczyć się z moich błędów. Uwolnij swojego kumpla i zakończmy to wreszcie. O, a Huxley jest tutaj. On się tak dał po prostu złapać? Wszystko w porządku? Dałem się podejść jak dziecko. No właśnie widzę. Pracowałem z tą gnidą przez wiele lat. Nie spodziewałem się, że zdradzi. W ogóle ten sam głos chyba Fabio ma, co Huxley. Dobra robota, Marvin. Zaprowadźmy admirała do Graysona. Mam pominąć, że dałeś się schwytać? Nie, mów prawdę. Zawsze. I tak w końcu się dowie, że coś kombinujesz. No dobra. A gdzie jest... Aha, Grayson jest tu. Po co mnie szukałeś? Nie mogę nawet umrzeć w spokoju? Idioto! Wszyscy myśleliśmy, że nie żyjesz. Wiesz, jak długo szukaliśmy potwierdzenia tej informacji? Bardzo długo. A kiedy tylko usłyszałem pogłoski, jakobyś przeżył, od razu zorganizowałem poszukiwania. Tylko po to, by upokorzyć mnie przed królem. Upokorzyć? Człowieku, zabieram cię do domu, do rodziny, czyli tam, gdzie twoje cholerne miejsce. Zawaliłeś i pewnie całemu królestwu przyjdzie zapłacić za to wysoką cenę. Ale nie pozwolę, by twoja reputacja została nadszarpnięta. A więc Richard zginął przez moją próżność. Myślałem... Miło słyszeć, jakie masz zdanie na mój temat po tylu latach znajomości. Co za idiota. Nieważne. Jesteś już bezpieczny. Nie rozumiesz. Nie było cię tam. Nie widziałeś, co się przeze mnie stało. Odpocznij i nabierz sił. Twoja kariera jest skończona. Ale choćbym miał błagać na kolanach o łaskę dla ciebie przed samym królem, zrobię to. Dziękuję. Muszę odpocząć. Dokładnie. Ja tymczasem wracam do pracy. No i co, Grayson? Widzę, Chwila. Że nikt się tego nie spodziewał. Miło było zobaczyć twoją ludzką stronę. Raport! Natychmiast! Stocznia nie była sabotowana, a źle zarządzana. Pracownicy robili, co im się podobało, przez co nie pracowali zbyt wydajnie. Wraz z Huxleyem pomyśleliśmy, że dobrym rozwiązaniem będzie sprowadzenie kogoś, kto rzeczywiście zna się na obróbce drewna i umie zarządzać ludźmi. Ma się do ciebie zgłosić, ustalić warunki finansowe. Faktycznie, otrzymałem stosowne informacje od Huxleya. Mam nadzieję, że to załatwi problem. Dziękuję, że doprowadziłeś do mnie Anskara całego i zdrowego. Chociaż nie dał ci powodów, byś oszczędził mu życie. Rozkaz brzmiał doprowadzić żywego. I to właśnie zrobiłem. Zasłużyłeś na nagrodę. Proszę. Dziękuję bardzo. Mogę o coś spytać? 4000 expa. Anskar, skąd się znacie? Znamy się odkąd na naszych twarzach pojawił się pierwszy zarost. Zaczynaliśmy kariery w tym samym czasie. Zawsze sobie pomagaliśmy. Wcześniej nie mówiłeś o nim pozytywnie. Myślałem, że będziesz chciał go ukarać. Ukarać? Widziałeś go? To wrak człowieka. Codziennie jest karany przez świadomość. Ilu ludzi straciło życie przez jego zuchwałość. Nie wymyśliłbym bardziej dotkliwej kary. Wracając do ciebie, jestem pod wrażeniem. Od finalizacji naszej umowy oddziela cię jeszcze tylko jedna sprawa. Porozmawiamy o niej jutro. Póki co... Chciałbym spędzić trochę czasu ze starym przyjacielem na osobności. Zrozumiałem. Zgłoszę się jutro. W służbie jego królewskiej mości. Dobrze, to wiecie co? Skorzystajmy z jakiegoś łóżka i jeszcze na koniec tego odcinka zagadamy, o co chodzi. Tutaj chyba było jakieś łóżko na dole. Tak, dokładnie. Pan urzędnik tutaj niby śpi, ale tym razem ja się tu prześpię. Chodźmy w takim razie wziąć questa i myślę, że na tym sobie zakończymy ten odcinek. No, trzeba przyznać całkiem fajnie.
się to wszystko ma do siebie. Dobrze, że już jesteś. Mamy poważny problem. Co się stało? Do tej pory świetnie się spisywałeś. Dlatego w ramach uznania i zaufania przekażę ci ściśle tajne informacje. Jeśli komuś o nich opowiesz, zostaniesz skazany na śmierć za zdradę królestwa. Masz, czytaj. Potem ci powiem, co masz zrobić. Raport zwiadowczy. No, widzę, że zapowiada się ciekawie. Raport zwiadowczy. Gdzież to jest? Tu jest. Wasza ekscelencjo, orkowie przygotowują się do inwazji na Archolos. Nie ma co do tego już żadnych wątpliwości. Wbrew temu, czego się spodziewaliśmy, nie zaatakują od strony portu. Z tego, co udało się ustalić naszym zwiadowcom, orkowie zajęli 5 strategicznych pozycji na wyspie. Farma należąca do Bermara padła jako pierwsza. Cywile, którzy zdołali uciec, ruszyli w stronę miasta. Jeżeli pozwolimy, by orkowie przegrupowali swoje wojska, niech Inos ma nas w swoich... ma nas wszystkich w swojej opiece. Naszym atutem jest nieświadomość orków odnośnie naszej wiedzy na temat ich planów. Informowanie Morisa i zwiększenie obrony miasta może zaalarmować orków. Pozwolę sobie zasugerować organizację małych grup uderzeniowych. Jeśli uda nam się wyeliminować orkowych przywódców, wróg zostanie zdezorganizowany. Czekam na dalsze rozkazy. Nie wygląda to dobrze. Co ty nie powiesz? Miałem ci powierzyć inne zadanie. Ale w tej sytuacji schodzi ono na dalszy plan. Orkowa flota ciągle krąży wokół wyspy. Zielonoskórzy są świetni w rekonesansie, więc doskonale wiedzą, co tu się dzieje. Mogą dzięki temu dobrze skoordynować swój atak. Chcę zminimalizować grożące nam niebezpieczeństwo, wprowadzając chaos w ich szeregach. W tym celu będziemy musieli pozbyć się ich przywódców oraz elit. Może powinniśmy poinformować władze wyspy. Mogliby pomóc. Znam Morisa i domyślam się, w jaki sposób zareagowałby na takie informacje. Skupiłby się wyłącznie na obronie miasta, zapominając o reszcie wyspy, w efekcie czego stracilibyśmy farmy. Chyba wiesz, jak odbiłoby się to na ludziach. Głód, niepokoje i zamieszki. A za to wszystko obwinią władzę królewską. Otóż to. Nie wiem jak ty... ale ja nie chciałbym zostać nadziany na widły. Jak mogę pomóc? Tym razem sami sobie nie poradzimy. Mamy zwyczajnie za mało ludzi. Musimy nawiązać współpracę z Roderichem i Lorenzo. Przygotowałem już stosowne pisma. Weź je i dostarcz bezpośrednio do ich rąk. Kiedy się z nimi rozmówisz, natychmiast do mnie wróć. Nie mamy czasu do stracenia. No dobrze. Orkowa zaraza. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że w tym miejscu zakończymy ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować ten materiał, no a w kolejnym odcinku zajmiemy się orkową zarazą. Trzymajcie się i cześć!